Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Dishonored The Knife of Dunwall DLC. Słuchajcie, jak sobie pamiętacie, skończyliśmy sobie pierwszy rozdział. Oczywiście najpierw kupimy sobie wszelakie korzyści, jakie tu mamy. Zasobność kościanych amuletów chciałem sobie kupić. To kolejne sobie. A kurde, mogę jeszcze. Nie, na razie nie. Zasobność bełtów może? I tak mi się wydaje, że tutaj nie będę mógł kupić wszystkiego. Uj, teraz... Dobra. Albo nie. Nie. Nie będzie już ta celność na tej minikuszy. Kurde, tak mało mi brakuje do tej strzałki usypiającej jeszcze. Ale dobra. Nabrzeże dzielnicy prawników. Znajdź swoją runę w pobliżu zrujnowanego mostu. He'll snore for an hour. Talia should be waiting in Trevor's close. It's an alley just past the wall of light. You'll know it by three whitewashed skulls. Ej, my tu kiedyś... Nie byliśmy tu jako korwo. The way we do things in the legal district. Stop trouble before it starts. The way the barrister likes it. I hear General Turnbull's coming to inspect. Going to make the whole city run like this. It's about time. Nie wiem, czy wam już mówiłem o tym na początku serii, ale tutaj będą ogólnie trzy rozdziały. Jaki alarm, śmieciu. Ej, co oni mnie tak szybko znajdują? To jest nie fair. Ja po korwo tak nie miałem. Super korwo, jaki korwo dałby. Nie wiem, czemu on mi skręca w lewo, kiedy ja w ogóle nawet w tą stronę nie idę, nie? Tam jest jakaś notatka skrytobójcy. Okej. Okay. A tutaj już 6 run na przykład, żeby zatrzymać sobie czas. Zgodnie z życzeniem. Tywiańska ruda. Remain vigilant and report accordingly.
ciekawie, jak długi będzie ten rozdział. This area is under lockdown. Any unauthorized individuals are to be considered suspicious and confronted immediately with lethal force. Okej. Okay. Typ znowu umarł. Super. The heir to the throne, Emily Caldwin, is still missing. Any person with information... By the way... Korzyść. Tran w bramie. Twoi agenci umieścili zbiorniki w dogodnych miejscach w pobliżu bramy. No i co z tego? Co to mi teraz daje? Nie, bo już się nadużyłem. Wow, zero kluczy elektrycznych. Super! Kolego! Some mansion on Clavering, right? Come on, let's have it. Or I start cutting. I'm telling you now, walk away. Go home. You're making a mistake. Oh yeah? How so? I'm here to meet a man named Dowd. The great assassin? Oh, I'm really quaking in my boots now. Left a proper stain in my britches. Tell me, why would he meet with a lady like you? Because I'm hiring him to kill a person. And I'm paying him a lot of money. Money you will never see because you'll soon be gasping for breath on the end of Dowd's blade. Shut up. That ain't true. Isn't it? Your fear is obvious. You reek of it. Among other things. I'll tell you what I think. I think you and Captain What's-His-Face over there were sneaking off for a night of hanky-panky. Only your daddy don't approve of you making out with a lowly watch officer. How about that? I'm sorry I told you to run. In fact, I'd like you to remain right here. Dowd is very likely watching us right now, considering how to kill you. You've got guts. I'll give you that. Sticking with a lie like that. I know a few con artists that could learn from you. Spit it out. What's your name? I told you he was coming. Get him, boys. Oh, kuźwa. Let's get this guy. Oh, kurwa, jeszcze drugi jest. Dziękuję. Look at you, the master assassin.
So you want to know about Delilah? Well, my uncle is bewitched by her, so we won't tell you anything. I require only two things. Get rid of my uncle, and bring me his last will and testament. In exchange, I'll tell you what you want to know about Delilah Copperspoon. And I'll pay you cold hard coin for your trouble. Come back to me when it's done. Let's meet at the docks when you return. Łapeczka, super. Nie chciałem zakrzywienia. Przejść, ale chyba już się troszeczkę domyślam. Zrobimy Rujemana, że bo naprawdę tych remediów duchowych mam tak mało. Ała. The captain locked up the legal district. Why is that? The hatters have been trying to get in lately. We don't need any more burglars. Better keep his eye on the key. Gang kapeluszników może mieć klucz do dzielnicy prawników. Boże, przecież używałem już koło duszącego. Przepis babuni, super, już mi się to kurwa podoba, nie? Niektóre przywracają ci umiarkowanie więcej many. Weźmy to na razie, no bo... Okrutne Nancy, zabierz świat z jej chciwych rąk, połóż go przed czarnookim mężem, tnij ostro, tnij głęboko. Czerwień kapu kap, koniec na ostatku, spal go w palenisku człowieka poza prawem. Zrób to dla mnie, skarbie, a dam ci prezent na urodziny. Czyli znowu runę dostaniemy. Z 78 kart wyciągnij świat? Pierdolę. Thank you.
strzałek. 12 aż, kurde. Kurde. Myślałem, że będę w dupie. Better make a pass over here. Kurwa, kilometry nie istnieją. Ciekawe. Chyba nie są strażnicy, tylko kurwa jesteś chyba nie snajperzy. Nie wiem, do kogo ty mówisz te pienia. Tu jest. Oni się chyba tu respią czy coś, bo ja nie wiem w sumie. Nie mogę ugrabić. Jakbym był tutaj szybciej, tutaj na tym piętrze. Piętna żywca, piętna żywca galwaniego. Okej. Okay. Mam już ogólnie runę i jeden amulet. Audiografy pewnie będą jakoś później. Właśnie, tutaj jest aż 7 run, 6 amuletów. Nie, 5 amuletów, przepraszam. Dwa szkice i dwa audiografy. No, dosyć dużo, nie powiem, że nie. Czekajcie. Muszę obserwować godzinę. O. Czekajcie, muszę odpisać.
Lizzie Stride i Śnięte Wzgórze. Węgorze, sorry. O Boże, jakie to jest długie. Dobra. Obowiązki rachmistrza ofiar. Notatka o brakującym kluczu. Kapitanie, wygląda na to, że kapelusznicy włamali się i zabrali klucz do dzielnicy prawników. Idę pourywać kilka głów. Okej. Tak sobie go mogę otworzyć? Super. Bez kombinacji. Nieźle. Kapelusz gangu kapeluszników, okej. Nie wiem, na co mi to jest. Let's just see what happens if I get another crack at this guy. Musiałem go zabić. Nie miałem opcji podduszenia. Ale nie no, wygląda jakby ten... Jakby się po prostu chillował, nie? Tylko tak trochę z niego kapie. Ale to pewnie, nie wiem, truskawek się narzekł czy coś. Teraz strasznie dużo tych remediów mam. Zaraz będę miał maksymę, nie? Wzmocnione bełty. Bełty wbite we wrogów łamią się rzadziej. Skierdalej, gnoju. Be granted a substantial reward. Muszę to ogólnie pilnować czasu. Go. Iść tu. Iść tam do pokoju. No, dobry piesek. Klucz do dzielnicy prawników, okej. Tutaj super. Dobra. Nie by zdążył zauważyć.
przybłędy. W sumie tu jedną przybłędę. Teraz już są dwie. No kurwa, kolejny. Czy się tu wpieprzać będzie? Ale mam nadzieję, że nie będzie wchodził tutaj. Do dzielnicy tych. Nie mogę sobie tego otworzyć. To jest bez sens. Lista do zrobienia. Splądrować tamto miejsce, policzyć się z Crackstonem. Ten klucz, który zwinęliśmy z straży, może nas wprowadzić do dzielnicy prawników. Wieczorem wyciągniemy parę ładnych fantów z adwokacin. Na razie zostawiłem klucz na górze. Wyszorować zakręt. Ja tu byłem ogólnie. Tu były te pułapki. Widzę, że tu już wszystkich wyeliminowałem. Czyli co, została tylko ta runa? Musimy przez amulet zaznaczyć, co się udało zdobyć. Schowane. Dobra, zróbmy to przesuwanie. Aha, okej. Czy tak to działa? Chodziło przecież, nie?
Shouldn't we have more men, sir? I heard the Hatters claim this block. We're the Watch, fool. You're worth any five of those street filth. Try to remember that. Zużyłem na tych idiotów tutaj. Chciałem jeszcze sprawdzić, czy na pewno tutaj nie ominąłem niczego, ale Daud chyba nie chce ze mną współpracować dzisiaj, ewidentnie. No i co, zaraz będziemy ogólnie kończyć. Tylko... byłem już chyba wszędzie. Może tam co najwyżej nie byłem. O! Jedna moneta. Bogactwo. W tej części nie byłem, patrzcie. Też drut miedziany zapomniałem. Gdzie już byłem? Robić. Chciałem jeszcze raz zobaczyć, czy nie ominąłem żadnego kościanego amuletu ani żadnej runy. Nie, chyba nie. Właśnie zaznaczę sobie runę, że zdobyłem. Dobra, oczywiście sobie zapiszę tutaj. Przejdź do dzielnicy prawników. Scout up ahead. Try to find out where Timsh is. There's an equipment stash on the rooftops nearby. We've been anticipating doing a hit on Timsh for some time. I know. Half the city wants him dead. We'll earn some gold on this one. I'll meet you up ahead. Dobra. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na dachu jednego z budynków przy placu prawniku znajduje się posterunek, a w nim informacje i zapasy. Twoja prawa ręka, Billy Lerk, będzie tam, gdy skończy swój zwiad. Pracownicy rezydencji i kancelarii Timsha siadają przy szerokim placu, stanowiącym centrum dzielnicy prawników. Tak więc, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Dishonored, The Knife of Dunwall.